Witajcie kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców poprzedniego miesiąca, czerwca. Zebrało mi się troszeczkę tych produktów, jest ich aż 4. Tak, wiecie, że ja pokazuję ich malutko, ale są to produkty, które rzeczywiście się u mnie sprawdziły, które przetestowałam i mogę Wam bardzo serdecznie je polecić. Będzie tutaj jeden odgrzewany kotlet, tak. Jedna rzecz, którą Wam pokazywałam na samym początku, chyba w pierwszym odcinku ulubieńców na moim kanale, ale znowu do tej rzeczy wróciłam i chcę Wam ją bardzo serdecznie polecić i jeśli tylko będziecie miały możliwość przetestowania tej rzeczy, to zachęcam. A o czym mówię? Jest to oczywiście mój ulubiony balsam do ciała z firmy Soap and Glory, który pachnie prześlicznie i ten zapach zostaje nam na skórze na długie, długie godziny. I to jest Smoothie Body Milk Deep Moisture, czyli bardzo głęboko nawilża. Ta skóra jest gładka, nawilżona, szybko się wchłania, przepięknie pachnie, naprawdę zapach tu w tym produkcie jest według mnie fenomenalny i dlatego właśnie ponownie się skusiłam na ten balsam. Dodatkowo jest bardzo, bardzo wydajny. Koszt jest około 8 funtów, ale można tutaj akurat jeśli chodzi o te produkty Soap & Glory skorzystać z wielu promocji, na przykład kupując jeden produkt, drugi jest za 50% albo 3 za 2, zależy jaka akurat promocja jest w bucie, a zawsze jakaś się trafi. Dodatkowo jeszcze skład jest bardzo fajny. Mamy tutaj migdały, kakao, jogurt, tutaj jest owiec i miód, tak? I ja uwielbiam ten balsam, bardzo miło mi się kojarzy i lubię właśnie sięgać po niego w okresie tak wiosenno-letnim, kiedy nie jest jeszcze tak za ciepło, ale już robi się ciepło, bo ten zapach, no miło mi się kojarzy, naprawdę. Także jeśli jeszcze nie próbowałyście i macie możliwość wypróbowania tego produktu, to naprawdę, naprawdę zachęcam przetestować, wypróbujcie. Ja po prostu uwielbiam ten balsam i teraz mi się kończy i nie wiem właśnie, czy nie kupię ponownie następnego opakowania. Kolejna rzecz do pielęgnacji to będzie krem do stóp. Kremu do stóp szukałam bardzo długo i ostatnio będąc na urlopie w Polsce kupiłam krem z firmy Sylvaco. Jest to regenerujący krem do stóp, który intensywnie nawilża i zwiększa, likwiduje zgrubienia i odciski, łagodzi podrażnienia, ziołowa pielęgnacja. Mamy tutaj w składzie rozmaryn lekarski, brzozę białą i aloe zwyczajny i naprawdę ten krem działa, ładnie nawilża te stopy, nie są one właśnie spierzchnięte, fajnie wszystko wygładza, skóra się regeneruje, ja nakładam go dość dużo na skórę, zakładam potem skarpetki i tak właśnie idę spać. Nie jest jeszcze tak ciepło jak u Was, także można przespać się w skarpetkach, nie ma większego problemu, ale jestem bardzo z niego zadowolona, bardzo długo szukałam fajnego kremu do stóp. Ostatni z Soap & Glory się u mnie nie sprawdził. Ten jednak jak najbardziej na plus, dodatkowo cena to jest jakieś chyba 11 zł. Także fajnie, pamiętam jeszcze u mnie się sprawdził ten krem z Liren, chyba 30%, było tam 30% zawartości mocznika. Także jeśli nie macie dostępu do tego kremu, to także tamten też fajnie się u mnie sprawdza. Dodatkowo zapach delikatny, taki miętowy właśnie, orzeźwiający, jak najbardziej na plus, polecam. I kolejną rzeczą, którą bym chciała Wam polecić i którą także już kiedyś używałam, to jest tonik tłuszczający z firmy Clinique. I tutaj jest, to jest krok drugi, bo jak wiecie właśnie firma Clinique ma 3 produkty, których używamy w 3 krokach. Żel myjący do twarzy, właśnie tonik, no i krem do twarzy. Krem do twarzy ten nawilżający używałam, u mnie się kompletnie nie sprawdził. Żelu do mycia twarzy nie miałam, ale do tego toniku już wróciłam. Chyba już miałam 3 takie opakowania. Teraz znowu na niego postawiłam. I to jest krok drugi właśnie do skóry suchej. Ja mam bardziej skórę normalną, delikatnie mi się czasami przetłuszcza w strefie T. No i czasami też mi się przesusza. Zależy co, jakich kosmetyków w danym czasie używam, czy to są bardziej złuszczające, czy jakieś bardziej nawilżające. I tak, ten tonik naprawdę sprawdza się fantastycznie. Ostatnio moja skóra płatała mi, płata cały czas mi figle i właśnie ten tonik pomaga mi z tym walczyć, a także jeszcze inne
myślę, kosmetyki pielęgnacyjne, które włączyłam właśnie do tej swojej rutyny, o których jeszcze muszę je trochę przetestować, o których pewnie Wam w przyszłości opowiem, ale ten tonik chciałabym Wam polecić i go wyróżnić w tym miesiącu. Wiem, że ma w składzie alkohol i dlatego ja go używam raz dziennie albo nawet raz na dwa dni wieczorem i oczyszczam właśnie nim skórę już po myciu płatkiem kosmetycznym, delikatnie przecieram tą skórę. Uważam na to, żeby nie trzeć tym wazikiem po skórze, tylko przetrzeć w każdym miejscu jeden raz i tyle naprawdę wystarczy. Delikatnie tę skórę oczyszcza, dodatkowo te nasze krostki łagodzi, minimalizuje te stany zapalne. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i nie używam tego toniku cały czas, ale raz na jakiś czas, raz na kilka miesięcy lubię do niego wrócić i zrobić sobie taką kurację. On kosztuje chyba około 60-80 zł, coś takiego. Tutaj mamy 200 ml i jest to naprawdę wydajny produkt, z którego jestem bardzo zadowolona. I dajcie znać, czy używałyście właśnie jakichś innych produktów z tych trzech kroków Clinique i jak się u Was sprawdziły. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to już będzie kolorówka. Jedna rzecz, która naprawdę skradła moje serce w tym miesiącu. I jest to kredka do ust firmy Golden Rose. Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Już kiedyś Wam pokazywałam taką kredkę, jednak to był inny kolor. Tamta była o 10, a to jest kredka o numerku 8. I naprawdę mam ją dzisiaj na ustach i uwielbiam ten kolor. Wiecie, że mam tych kosmetyków do ust dość dużo w swojej toaletce, jednak w tym miesiącu sięgałam tylko i wyłącznie po nią, codziennie. I naprawdę jej trwałość jest fantastyczna. Nie jest aż tak matowa, jak producent by sugerował. Nie, to nie jest taki mat, jak na przykład macie te szminki matowe z Maka. Ale aha, wspominając już o Maku, to do złudzenia ten kolor przypomina mi moją ulubioną szminkę z Maka Plumful. Kolor jest niemalże identyczny. Zobaczcie, ja Wam zrobię swatcha. I tu jest ta Golden Rose. 8. Tutaj obok nałożymy Plumful. I to jest niemalże ten sam kolor. Jednak na ręce może się wydawać troszkę inaczej, bo MAC jest bardziej nawilżająca, trzeba jej nałożyć więcej warstw, a bardziej się błyszczy. Jednak ten Golden Rose jest bardziej matowy, ale kolor jest niemalże identyczny, naprawdę. Jeśli lubicie Plumful z Maca, to serdecznie Wam polecam kupić, zainwestować w tą kredkę z Golden Rose, nie będziecie rozczarowane. To jest mój ulubiony kolor, taka delikatna śliwka. Po prostu uwielbiam, jestem zakochana, zachwycona w tym kolorze i podejrzewam, że jak mi się skończy, to sięgnę po nią ponownie, bo nie warto mi wydawać 90 zł na Maca, jak mogę mieć taką kredeczkę za 13. Okej, kochani, to już by było na tyle. Mój cały szał ulubieńców kosmetycznych minionego miesiąca. Mam nadzieję, że w lipcu pokażę Wam troszkę więcej produktów. Mam kilka takich perełek, które ostatnio odkryłam, jednak nie chcę Wam jeszcze ich pokazywać z tego względu, że chciałabym je wypróbować jeszcze lepiej i przetestować i dopiero wtedy, jak sobie wyrobię o nich naprawdę opinię, to Wam je dopiero pokażę. Fakt faktem, że po tych 3-4 użyciach byłam zachwycona, jednak to jest zbyt krótki czas, żeby Wam jeszcze je pokazywać, pokazywać te produkty w ulubieńcach. Dajcie znać, jakie produkty u Was się sprawdziły w czerwcu. Może Wy odkryłyście jakieś super smaczki, jakieś perełki, o których ja nie mam pojęcia, że coś takiego istnieje. Będę bardzo ciekawa i wdzięczna za jakiekolwiek komentarze. Trzymajcie się, kochani, i życzę Wam udanego miesiąca, udanego lipca. To było na tyle. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie i pa, pa!